morąg. Niosącym chorągiew kapral Arkadiusz Augustyniak. Asystujący kapral Sergen Demir. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnia Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość zorganizowana została przez wojewodę dolnośląskiego, dowódcę garnizonu Wrocław oraz Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. To w nocy z 10 na 11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przy wsparciu chłopstwa ukraińskiego dokonały zbiorowego mordu na Polakach zamieszkujących powiaty Chorochowski, Kowelski, Łódzki, Rówieński i Włodzimierski. Stało się to początkiem tzw. rzezi wołyńskiej. Witam wszystkich dowódców, komendantów, szefów oraz kierowników jednostek oraz instytucji wojskowych garnizonu Wrocław wraz z delegacjami żołnierzy, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych, poczty sztandarowe, służb mundurowych, szkół, organizacji społecznych i kombatanckich, zaproszonych gości oraz społeczeństwo Wrocławia. Szanowni Państwo, poczty sztandarowe, baczność, spocznij! Szanowni Państwo, uroczystość będzie przebiegała następująco. Odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, okolicznościowe przemówienia, odmówienie modlitwy za zmarłych i pomordowanych, odczytanie apelu pamięci oraz oddanie salwy honorowej, złożenie wieńców i wiązanek, odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Teraz nastąpi odegranie i odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Kompania honorowa, poczty sztandarowe, baczność! Na prawo, bacz! Hymn Rzeczpospolitej Polskiej! List prezesa Rady Ministrów
pana Mateusza Morawieckiego odczyta wicewojewoda dolnośląski, pan Jarosław. Prezes Rady Ministrów, Wrocław, 11 lipca 2022 roku. Organizatorzy i uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni zebrani, w Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przed 79 laty przez ukraińskich nacjonalistów oddajemy hołd obywatelom II Rzeczypospolitej zgładzonym w latach 1942-1947 na terenach województw południowo-wschodnich. Jednoczymy się dziś we wspólnocie modlitwy i pamięci, głęboko wierząc, że wołyńska zbrodnia pozostanie dla Europy i świata tak bardzo dziś aktualną przestrogą. Wołyńskie ludobójstwo stanowi symbol potwornego czasu, czasu naznaczonego rozszalałą nienawiścią i niewyobrażalnym okrucieństwem. Ostrzega przed tym, do czego potrafią popchnąć człowieka ideologie, każąc wierzyć, że przynależność narodowa innych ludzi unieważnia ich człowieczeństwo. Ta okrutna zbrodnia stanowi bolesne świadectwo tego, do czego może prowadzić nienawiść, a zwłaszcza nienawiść rozniecana na masową skalę. Nienawiść, która w niepojęty sposób potrafi skłonić do podniesienia ręki na bezbronnych, na mężczyzn, kobiety i dzieci. Ich los wciąż woła o pamięć, wciąż mocno przemawia do naszych serc. Ta pamięć to przede wszystkim zapewnienie godnego pochówku ofiarom mordu na terenach województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Oddanie im pełnej sprawiedliwości i godne ich uczczenie stanowi niezbędny krok ku temu, by przeciwdziałać niszczącej sile nienawiści. To nie tylko nasza powinność, ale i głęboka potrzeba. Składając hołd bezbronnym, niewinnym ofiarom wołyńskiej zbrodni, wyrażam nadzieję, że nadejdzie dzień ich godnego pogrzebu. Wierzę, że miejsce ich męczeństwa stanie się miejscem niezakłóconego spoczynku, a dla żyjących miejscem spotkania w pokoju i prawdzie. Łącząc się z Państwem w modlitwie, nisko pochylam głowę i oddaję hołd pomordowanym. Cześć ich pamięci. Z wyrazami szacunku, Mateusz Morawiecki. O zabranie głosu proszę prezesa Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, pana Michała Siekierkę. Ekscelencje, księże biskupie, szanowny panie wojewodo, szanowny panie marszałku, czcigodni przedstawiciele duchowieństwa, czcigodny księże kanclerzu, szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, szanowni reprezentanci służb mundurowych i pocztów sztandarowych, szanowni przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz wrocławskich uczelni wyższych, szanowni kombatanci, wielce szanowni krasowianie, szanowni państwo, w imieniu naszego stowarzyszenia dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze obchody dnia 11 lipca. Szczególne podziękowania za przyjęcie zaproszenia kieruję do przedstawicieli eparchii wrocławsko-koszalińskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, którzy wspólnie z nami będą się dzisiaj modlić za wszystkich pomordowanych oraz do wszystkich obecnych tutaj przedstawicieli duchowieństwa. 11 lipca jest dla Polaków datą szczególną.
Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. W tym roku sytuacja jest wyjątkowa. Obecna 79. rocznica Krwawej Niedzieli zbiega się z bestialską napaścią Rosji na Ukrainę i dramatem jej ludności. Odczytajmy to jako znak oraz okazję do wspólnej refleksji nad dziesiątkami tysięcy Polaków, którym w tym dniu 79 lat temu odebrano życie, i nad dzisiejszymi ofiarami, okrutnie mordowanymi na Ukrainie przez wojska rosyjskie. Szanowni Państwo, historii nie zmienimy, ale chcemy uczynić wszystko, aby nikt nie mógł wykorzystać zaszłości historycznych do poróżnienia naszych narodów. Będziemy dziś również modlić się za tych Ukraińców, którzy 79 lat temu ratowali polskich obywateli, i za naszych rodaków, podającym obecnie niezwykłą ofiarnością dłoń potrzebującym sąsiadom za naszej wschodniej granicy. Chcemy oddać hołd wszystkim niewinnym ofiarom II wojny światowej zamieszkującej Kresy Południowo-Wschodnie. Polakom, Ukraińcom, Żydom, Ormianom, Czechom i innym, którzy utracili swe życie. Nigdy o Was nie zapomnimy. Pamięć jest naszym obowiązkiem. W dzisiejszym dniu pamiętajmy również o wszystkich Kresowianach, o tych, którzy już odeszli, ale przez wiele lat tutaj pod tym pomnikiem mauzoleum czcili pamięć o swoich zamordowanych krewnych. Cześć ich pamięci. Dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia na nasze obchody. Dziękuję. Czy ktoś z obecnych jeszcze tutaj Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zatem proszę o odmówienie modlitwy kapłanów wszystkich wyznań. Słowo Boże, wszystko się stało, a co się stało, było dobre. Wszechmogący Boże, w tym szczególnym dniu i miejscu pragniemy jako dzieci Twoje, dzieci jednego Boga, modlić się o łaskę życia wiecznego dla wszystkich poległych w wyniku straszliwych walk na Wołyniu. Polecamy Ci naszych bliskich, rodaków i tych, którzy ponieśli śmierć w tych dramatycznych okolicznościach. Prosimy o łaskę przebaczenia dla oprawców i łaskę pokoju dla całego świata. Módlmy się słowami modlitwy o pokój świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potem wojny i obal pychę gwałtowników, wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę wszystkich ludzi raz i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniż logikę odwetu i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania, wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Boże duchów i ciało wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana obezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu.
Sam Panie, daj odpoczynek duszy zmarłych sług Twoich, wszystkim ofiarom mordów dokonanych na ludności cywilnej na terenie województw łuńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego, lubelskiego i krakowskiego II Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej tuż po niej. Przyjmij ich w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. Przebacz im jako dobry i miłujący człowieka Bóg wszelki grzech popełniony przez nich słowem, uczynkiem i myślą, gdyż nie ma człowieka, który by żył i nie zgrzeszył. Bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość jest Twoja sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem i pokojem zmarłych sług Twych, których pamięć dziś czcimy, Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim, nie mającym początku i z najświętszym, dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i że zawsze, i na wieki wieków. Amen. Psalmista woła: albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Szliśmy przez ogień, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy naszej i nie odmówił nam swej łaski. Wszechmogący Panie, wspominamy przed Tobą ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Byli tak nieludzko traktowani i często zapłacili najwyższą cenę, cenę życia. Bestialsko zamęczani dochowali wierności ojczyźnie, nie wyrzekli się swoich przekonań. Czcimy dzisiaj ich pamięć i dziękujemy im za ofiarę ich życia. Boże, dodaj nam wszystkim sił w wierze, która pozwala pamiętać i przebaczać. Ochroń nas od goryczy nienawiści i dopomóż, abyśmy umieli zrozumieć i chcieli realizować Twoje wezwanie do pojednania i czynienia pokoju. Prosimy, Panie, niech nasza modlitwa będzie dla nas znakiem żywej pamięci i zobowiązaniem do poszukiwania prawdy. Jedynie w Tobie, Panie, jest nasza nadzieja, a Ty pocieszasz nas we wszelkich naszych utrapieniach i wyprowadzasz z najtrudniejszych doświadczeń życia, z cierpienia i bólu. Dlatego wołamy do Ciebie, Panie, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego i żyjącego Pana. Amen. Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. Prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. Jeszcze módlmy się o spokój dusz zmarłych, sług Bożych, wszystkich, którzy na Wołyniu zostali niewinnie zamordowani, wszystkich żołnierzy i dowódców, którzy w obronie ojczyzny życie swoje oddali, aby zostały im odpuszczone wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne. Aby Pan Bóg przyjął ich duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się cieszą. O miłosierdzie Boże, Królestwo Niebieskie, grzechów ich odpuszczenie, Chrystusa Nieśmiertelnego, Króla, Boga naszego, prosimy. Amen. Teraz dla uczczenia uroczystości odczytany zostanie apel pamięci, po czym nastąpi oddanie salwy honorowej. Następnie odegrane zostanie hasło Wojska Polskiego. Kompania honorowa Poczty Sztandarowej, baczność! Na prawo, patrz! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Wrocławia i województwa dolnośląskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu poległych przed pomnikiem ofiar Ukraińskiej Powstańczej Armii we Wrocławiu, aby z okazji Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej
oddać cześć ofiarom tego tragicznego wydarzenia. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, upamiętniając naszych rodaków z Kresów Wschodnich, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę, swoją krew i życie. Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora w 1939 roku, żołnierzy poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Lwowa, Wołkowyska, Sar i Czortkowa oraz bohaterów z Podkodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wołam polskich więźniów sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach, we lwowskich Brygitkach i na Zamarstynowie, na moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łucku, Równem, Kołomyi i Mińsku oraz z wielu innych więzień NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Zginęli śmierć męczeńską! Przywołuję żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej, Straży Granicznej i innych organów państwa polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Twerze i Kijowie oraz w innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Do was wołam, rodacy, deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób. Was wzywam, skazani na zesłanie na lodowate pustkowia Syberii oraz rozpalone stepy Kazachstanu, których jedyną winą była miłość do Polski. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Przywołuję mieszkańców ziemi tarnopolskiej, stanisławowskiej, lubelskiej, rzeszowskiej oraz lwowskiej i wołyńskiej, którzy zostali bestialsko zamordowani przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Policji Ukraińskiej i 14 Dywizji Waffen-SS Galizen. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam mężczyzn, kobiety, dzieci i starców z wielu setek miejscowości, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wołam polskich księży, zakonników i siostry zakonne, do końca wiernych swojemu powołaniu i mordowanych w kościołach raz z wiernymi. Wzywam duchownych oraz wiernych zamordowanych na Wołyniu w krwawą niedzielę 11 lipca 1943 roku. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam Ukraińców, którzy nie akceptowali ludobójstwa, ostrzegali Polaków, udzielali im schronienia i nie wykonywali zbrodniczych rozkazów, płacąc za swą szlachetność najwyższą cenę. Cenę życia. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję do nas wszystkie ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów, których członkowie rodzin są obecni na dzisiejszej uroczystości, aby złożyć hołd i oddać im cześć za to, że oddali życie za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości ojczyzny. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wołam żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich oraz oddziałów samoobrony, którzy oddali życie broniąc swych domów i rodzin. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Do was się zwracam, potomni. Pochylcie w zadumie i szacunku głowy, aby uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczpospolitej. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla
dla uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Salwa honorowa! Kompania honorowa Poczty Sztandarowej, baczność! Spocznij! Kompania, baczność! Drugi serek, drobce, marsz! Kolbę, rozwód, napas! Broń! Do salwy honorowej! Trzema, ładnie! Kompania honorowa Poczty Sztandarowej, baczność! Spocznij! Szanowni Państwo, teraz nastąpi złożenie wieńców, po czym zostanie odegrany sygnał cisza. Kompania honorowa Poczty Sztandarowej, baczność! Na prawo, patrz! W imieniu prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego oraz swoim wiązankę złożył wicewojewoda dolnośląski pan Jarosław Kresa. Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów pan Michał Siekierka. W imieniu dowódcy garnizonu Wrocław wiązankę złoży podpułkownik Janusz Kieślak wraz z delegacją. Kurator oświaty pan Roman Kowalczyk. Wiązankę składa posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Mirosława Stachowiak-Różewska. Wiązankę
mieszankę składa pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Paweł Hryniak. Wiązankę składa dolnośląski kurator oświaty, pan Roman Kowalczyk. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Wrocławiu wiązankę kwiatów złoży zastępca komendanta, inspektor Paweł Barski. Wiązankę złoży zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, dowódca brygadier Michał Pięta. Wiązankę złoży delegacja Rady Miejskiej Wrocławia. Kwiaty składa radny Rady Miejskiej Wrocławia Robert Pieńkowski. Kwiaty składa dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Paweł Rozrzestwiński. Oraz przedstawicielstwo Instytutu Pamięci Narodowej. Wiązankę składają przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Wrocławia. Kwiaty składa pani prezes Teresa Gwara, prezes Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Kwiaty składa zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Zygmunt Skiba. Kwiaty złoży wojewódzki inspektor inspektorowy we Wrocławiu pan Janusz Szydłowski. Kwiaty złoży pełnomocnik zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pan Łukasz Kuchalski. Kwiaty złoży delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Ustawi
delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej. Delegacja Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu. Kwiaty złoży dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, pan Jacek Mozalewski. Kwiaty złoży dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, pan Jan Pyś, wraz z delegacją. Kwiaty złoży dyrektor biura Krzysztof Tarnawski. Kwiaty złoży Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Piotr Regiec. Kwiaty złoży przedstawiciel Dolnośląskiego Doradztwa Rolniczego Andrzej Znamirowski. Kwiaty złoży pan Kazimierz Kilco, przedstawiciel regionu Dolnego Śląska, NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk. Kwiaty złoży prorektor Politechniki Wrocławskiej profesor Tomasz Owakowski. Kwiaty złoży delegacja Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Kwiaty złoży przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Kwiaty złoży Związek Strzelecki Strzelec, jednostka strzelecka nr 3003 Czepica. Delegacja Stowarzyszenia Odra Niemen. Kwiaty złoży delegacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
kwiaty złoży prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pan Ireneusz Cichy. Kwiaty złoży wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Kwiaty złoży dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego, pan Grzegorz Wowczuk. Kwiaty złoży delegacja Narodowego Banku Polskiego. Konsul honorowy Republiki Bułgarii, pan Jan Korostowski. Jak złoży delegacja Polskiej Korporacji Akademickiej Kresowia Leopolianis. Wiązankę złoży Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej i Wrocławskiego Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Kwiaty złoży delegacja rodzin ofiar z ziemi tarnopolskiej. Wiązankę oraz dni pamięci złoży Wrocławskie Stowarzyszenie Patriotyczne Grunwald. Znicze pamięci złoży komandor Polskiego Radiologicznego, pułkownik profesor Mieczysław Struś. Pamięci złoży prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan Leopold Jan Gomułkiewicz wraz z delegacją. Kwiaty złoży pani Danuta Wojciechowska.
Kompania honorowa poczty sztandarowej, baczność! Spocznij! Szanowni Państwo, teraz nastąpi odegranie i odśpiewanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Kompania honorowa poczty sztandarowej, baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego! Szanowni Państwo, pierwsza część dzisiejszej uroczystości dobiega końca. W imieniu wojewody dolnośląskiego, dowódcy garnizonu Wrocław oraz Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów dziękuję za obecność. Zapraszam jednocześnie do udziału we mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku. Za chwilę w asyście kompanii honorowej zostanie odprowadzona chorągiew Wojska Polskiego. Kompania honorowa, odmaszerować! Kompania, patrz! Kurki prawo! Wrot! Za mną! Święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Stój!
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Bogu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, że możemy złożyć ofiarę przenajświętszą w intencji uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. Witam serdecznie wszystkich Was, drodzy, czy księdza Ryszarda, który jest pośród nas. Razem módlmy się na tę Eucharystię, aby uczcić pamięć naszych czcigodnych ofiar ludobójstwa. Na początku tej mszy świętej Pana Boga przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Pamięć jest bardzo ważna, bo ona buduje naszą tożsamość.
pustanność mamy lub będziemy mieć. Pamięć jest bardzo ważna. Sam tego nas uczy Pan Jezus. Zobaczmy, że na mszy świętej, na której dzisiaj jesteśmy, będziemy się uczyć i sobie przypominać, że to, co będziemy czynić za chwilę, kiedy będziemy uczestniczyć w przemianie chleba w ciało Chrystusa, wina w krew Chrystusa, to Chrystus nam powie, to czynicie na moją pamiątkę. Cała tożsamość Kościoła, Eucharystii, całego piękna, które zostawił nam Pan Jezus, jest związane z pamięcią. To czynicie na moją pamiątkę. Brak pamięci to zerwanie i z tradycją, i z całym bagażem piękna, wielowarstwowego piękna, które niesie ze sobą dana tradycja. Tak bardzo Jezus pragnął, żeby pamiętać, bo On wiedział o tym, że pamięć buduje, kształtuje, pamięć tworzy, czyni tożsamość. Dlatego przychodzimy tutaj dzisiaj co roku, aby sobie przypominać, by zachować pamięć tych wydarzeń, które dotknęły szczególnie tych ludzi, którzy przeżywają to dzisiaj najmocniej, najbardziej. Ci, którzy są świadkami wydarzeń II Rzeczypospolitej, mogliby najlepiej opowiedzieć, jaka to jest pamięć i jak warto pamiętać. Ważne jest to, czego uczy nas Jezus. On uczy, żeby dobrze pamiętać. Czyli z jednej strony wydobyć to, co jest dobre z tamtych czasów trudnych i to dobro pogłębiać, tym dobrem się cieszyć, żeby nasza teraźniejszość i przyszłość była lepsza. I pamiętać o tych złych rzeczach, aby ich unikać, bo brak pamięci o złych rzeczach może sprawić, że będziemy je dzisiaj lub w przyszłości popełniać. Może dlatego złe odczytywanie historii i zła pamięć, pamięć zafałszowana, prowadzi do kolejnych tragedii i kolejnych katastrof i kolejnych ludobójstw. Modlimy się o to, żeby nasza pamięć była zdrowa, czysta, żeby była pamięcią, która buduje, a nie rujnuje. Modlimy się o to, żeby pamiętać o zarówno o zbrodniarzach, jak i ofiarach, żeby to wszystko złożyć w ofierze Panu Bogu, Bóg najlepiej wie i ostatecznie Bóg potrafi najlepiej osądzić każdego człowieka i serca każdego człowieka. Chcemy uczcić pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. Pamięć, która sprawia, że możemy w jakiś sposób nasze uczucia i emocje ocieplić tak naprawdę, uzdrawiać i uwalniać od zła. I ostatecznie, kiedy Chrystus zostawił nam siebie w ofierze eucharystycznie jako pamiątkę, to po to, żebyśmy patrząc z jednej strony na Jego krzyż, na zło, które dokonało się na nim samym, mogli z tego zła czerpać mimo wszystko najlepsze owoce. Jak mówi nam Pan Jezus, że ten krzyż, którego On umarł, jest krzyżem naszego odkupienia i krzyżem naszego zbawienia. Jeśli przeżywamy dobrze pamięć, to mamy okazję w tych szczególnych dniach, kiedy się modlimy, wracając do dobrych i trudnych wydarzeń, do tragicznych wydarzeń i wydarzeń pełnych bohaterstwa, pięknych ludzi, czynu, heroizmu, to się wszystko razem w takich trudnych momentach miesza, prosić o uzdrowienie Boga naszych ran, prosić Boga o uwolnienie naszych serc, tego, co może zło zostawić, ale też, żebyśmy oddali to, co jeszcze jest w nas, w jakiś sposób poranione, to, co jeszcze jest dla nas trudne po tamtych tragicznych wydarzeniach i może wydarzeniach dzisiejszych czasów, tego, co dzisiaj się dzieje. Pan Bóg ma moc ogromną, by przemieniać nawet w zło to, co dobre. Uczył nas tego błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, aby zło dobrem zwyciężać. Uczył nas tego Jan Paweł
drugi, którego misjonarza miłości i pokoju, zarówno politycznego, gospodarczego, jak i religijnego, został uposobiony kardynał Stefan Wyszyński, żeby w najgorszych i trudnych czasach mimo wszystko poczynić zwrócony ku Bogu. Dzisiaj zapraszam Was tu obecnych z Waszą pamięcią i siebie samego, byśmy wystawili Bogu w ofierze to wszystko, czym żyje nasze serca, czym żyją nasze pokolenia po tamtych tragicznych czasach, czym żyją nasze sumienia i nasze umysły. Bóg najlepiej wie, po co dzisiaj przychodzimy i Bóg najlepiej wie, jaką wartość ma każde takie spotkanie, szczególnie na mszy świętej, gdzie pamiętamy po to, aby żyło nam się lepiej. Amen. Wznieśmy do Boga nasze prośby i nasze wezwania. Na Ojca Świętego Franciszka i wszystkich biskupów, w ich misja wiary Chrystusowej przyczyniła się do pojednania między narodami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ofiarę w 79. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Południowo-Wschodnich w II Rzeczpospolitej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za księży, zakonników i zakonnice zamordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich, by za ich męczeńską śmierć Bóg przyjął ich do wieczności wśród błogosławionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich, Wojsko Polskie oraz członków spontanicznie organizowanych samoobron, którzy ginęli w obronie polskich obywateli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawiedliwych Ukraińców, którzy w nieludzkich czasach zachowali człowieczeństwo i z narażeniem życia nieśli pomoc swoim braciom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie niewinne ofiary II wojny światowej, mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich i II Rzeczpospolitej, Polaków, Ukraińców, Żydów, Ormian, Czechów i innych, którzy stracili swe życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pokój na Ukrainie, za wszystkich jej mieszkańców, za tych, którzy walczą o wolność oraz ich rodziny. Niech dobry Bóg daje im siłę i otoczy ich swoją opieką. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na całym świecie, aby wszyscy ludzie mogli cieszyć się wolnością i pełnią swoich praw. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłą w tym roku Monikę Śladewską i zmarłego Jerzego Szewczuka, wieloletnich członków Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, za wszystkich Kresowian, świadków historii, którzy w tym roku odeszli do wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny pomordowanych i nastu zgromadzonych, abyśmy w duchu zbliżenia zachowali pamięć o ofiarach i głosili świadectwo prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że z nami jesteś. Możemy Tobie wszystko oddać, co leży w naszym sercu, abyś Ty sam, Panie, nas błogosławił, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Na cześć chwały swojego imienia. Amen.
a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Benedyktem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Zbawiciela i posłuszni Jego słowu, ośmielamy się mówić.
proboszczej prawie dziękuję za obecność na drodze tutaj przedstawiciele wszystkim tu obecnym, Wam też wojsku polskiemu. Nie wiem jeszcze dokładnie komu podziękować, ale to już nie trzeba. Myślę, że najważniejsze jest to, że zachowujemy pamięć i możemy się razem modlić, mogę uwielbiać za to, że z nami jest, że z nim puszcza i prowadzi nas przez ciężkie chwile i chwile radości. Niech Was Pan Bóg wszystkich błogosławi. Pana z Wami. Stój! Zwrot! Raz!
za mną. Marsz